tym tygodniu dwa pierwsze autobusy PKS Nowa wyruszą na trasę z Suwałk do Gdańska. Poinformowano nas w sekretariacie lokalnej filii białostockiego przewoźnika. Pierwszy kurs zaplanowano na 10 czerwca, drugi na 14. Jak się dowiedzieliśmy, po tym terminie do Gdańska będzie można dojechać w każdy piątek i niedzielę. Na próżno jednak szukać w rozkładzie połączeń PKS Nowa z Warszawą. I o planach uruchomienia takich kursów też nikt nie mówi. Gdyby nie prywatny przewoźnik Żak Express, podróżni skazani byliby na kolej. Kolejowych połączeń jest kilka, ale wszystkie z utrudnieniami. Nie dość, że przewoźnik ostrzega przed opóźnieniami mogącymi wystąpić w związku z epidemią, to jeszcze część trasy pokonujemy nie pociągiem, a busem. Sprawą połączeń z Gdańskiem i Warszawą na skutek interwencji jednej z mieszkanek miasta zajął się przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec. Złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta. Jaki ona odniesie skutek? Dopiero się okaże, ale trudno nie zauważyć, jak bardzo nasze miasto jest wykluczone komunikacyjnie.